typowania i analizy wszystkich walk z Galifeyma 9 będę dodawał na kanale Kanu Typuje, gdzie od 3 miesięcy 2 razy w tygodniu dodaję nowe materiały. Wpadajcie, zostawcie suba, bo będzie tam wiele informacji o wszystkich zawodnikach i mam nadzieję, że dużo wygramy. A teraz czas na wywiad. Mateusz Kaniowski, razem ze mną Kamila Wybrańczyk. Witam serdecznie w MMA. Cześć Mateusz. Jestem bardzo ciekawy, co ty nam powiesz o sobie, ponieważ jesteś tak wielką faworytką, że ja się nie mogę w to uwierzyć, że są tak niskie na ciebie kursy. Naprawdę? No bo nie widziałam nawet. Jeszcze nigdy nie walczyłaś, a kurs na ciebie jest najniższy zaraz po popku i momentami się nawet zmienia. Wow, no to miło mi bardzo. Czy mogłabyś teraz wszystkim wytłumaczyć, dlaczego bukmacherzy uważają, że jesteś aż tak pewna do zwycięstwa? Wiesz co, może dlatego, że mój partner jest pięściarzem i wszyscy myślą, że ja też jestem świetna w stójce. Nie obrażając cię, ja też się czasami nad tym zastanawiam, czy to nie jest spowodowane tym, że Artur przez to, że jesteście razem, to czyni wszyscy myślą, że ach, narzeczona Artura. Tak działa, ale to tak nie działa, to tak samo jak, tak jak mówiłam w ostatnim wywiadzie właśnie, że no to tak jakby od żony małysza wymagać tego, żeby dobrze skakała, tak? No to tak nie działa niestety, ale no coś tam liznęłam tej stójki troszeczkę, to prawda. Słuchaj, no ja uważam, że to są emocje, to jest oktagon, tutaj może się wszystko zdarzyć, także nawet jak mi zabraknie umiejętności, to nigdy charakteru. Ile trenujesz? Muay Thai trenuję od roku, nawet niecałego. Jiu-Jitsu trenuję 5 lat, z tym, że Jiu-Jitsu trenowałam zawsze w kimonach, więc jakby to jest zupełnie coś innego niż to, co zaczęłam teraz robić. Ale nawyki zostają. Jakieś tam podstawy są, jednak tak jak mówię, no treningi, a tarcza nie oddaje, także wszystko się może zdarzyć, ale mówię, to jest sport. Tutaj jeden cios może przesądzić o wszystkim. Masz niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu? Nie. Nie, awansowa. I 4 belki, jeszcze na niebieski nie. O, a ja usłyszałem, że masz niebieski. Prawie. Miałam zdawać na niebieski, ale już nie zdążyłam, bo po prostu zrezygnowałam z trenowania w kimonach, bo nie jest mi po prostu teraz to do niczego potrzebne. Jesteś po prostu stawiana w roli zabójczyni, ja szukam tego. Naprawdę, ja taka grzeczna jestem. Ja szukam tego, w czym Kamila jest aż tak dobra, że kurs na ciebie jest, można naprawdę dużo zarobić, gdyby na przykład ZUS je wygrała. No właśnie, no. Znaczy nie namawiam tutaj nikogo, żeby po tym nie było, że przeze mnie przegraliście zakłady. Oglądałaś walki ZUS-ie? Doskonale wszyscy wiemy, że ciężko okiełznać ZUS-ie w oktagonie. Czy ty masz na to pomysł? Czy ciężko? Wiesz co, myślę, że tutaj jakby tlen zrobi swoje i kondycja. Ja lubię osoby, które idą do przodu, zwłaszcza z buzią do przodu. Mam Artura przed oczami. Lubię po prostu i przeczekam sobie tą nawałnicę. Po niej zawsze wychodzi słońce, więc spokojnie, bez nerwów. Będę się starała to rozegrać. Zobaczymy, czy mnie nie poniosą też emocje. I zobaczymy, na co pozwoli mi rywalka, tak? Bo tak jak mówię, no, styl robi walka, więc też nie wiem, czy uda mi się pokazać te moje umiejętności, bo nie wiem, czy ona mi na to pozwoli, tak? Jesteś obyta z emocjami zza ringu. Czy to jest w ogóle pomocne? Wiesz co, nie. Tutaj jest, to jest inna adrenalina, to jest moja pierwsza walka, to jest mój debiut i mam nadzieję, że to mnie tylko nakręci jakby do walki, a nie spali i nie zestresuje, ale no, znając mój charakter, myślę, że powinno być dobrze. Zobaczymy, ja sama nie wiem, wiesz, zadajesz mi pytania, które ja sama po prostu nie potrafię sobie sama odpowiedzieć na nie, więc no, to też będzie dla mnie takie nowe, fajne doświadczenie, tak? Wiele osób było przerażonych postawą ZUS-ie w walce z Martą Linkiewicz, kiedy ona oblizywała się z tej krwi, była cadzana krwią, uśmiechała się i tak dalej. Czy ciebie to w jakikolwiek sposób straszy, czy kompletnie? Nie, to jest, w ogóle na mnie nie działają takie rzeczy, to jest, wiesz, to jest show i jakby, to jest, pamiętajmy, że tutaj siła ciosu też robi swoje, ja się uważam za silną osobę i no zobaczymy, jak zderzy się ze ścianą. Rozumiem. Kiedy rozmawialiśmy w oktagonie, wyzwałaś do walki Martę Linkiewicz. Jak to do tego doszło, że walczysz jednak nie z Martą, a z ZUS-ie? Wiesz co, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Będzie nas doskonale słychać. Nie mam zielonego pojęcia, trzeba pytać Marty. Moim zdaniem wydaje mi się, że ona ma chyba teraz inne priorytety, bo chyba chce zawalczyć o pas, tak? Który ma Lil Masti, więc jakby czekam cierpliwie. Ja to rozumiem z jej strony, że jakby nie ja jestem następna w kolejce, bo jestem debiutantką. Niech zawalczy z Lil Masti i wtedy ja jestem jakby chętna do walki z nią. ZUS-ie bardzo wyzywa się ze swoją poprzednią przeciwniczką. Czy taki scenariusz może czekać też ciebie? Nie, ja się nie bawię w trash talking. Nie jest mi to potrzebne, jestem już za stara. Mam 35 lat, jestem starym dinozaurem i nie mam zamiaru się z nikim wyzywać, wiesz? Zostaniesz sprowokowana?
to się uśmiechnę. Artur się lubi wyzywać, to nie jest jakoś tak, wiesz, przechodzące z jednej osoby na drugą? Nie, to nie jest przechodzące. Umiejętności bokserskie też nie przechodzą z jednej osoby na drugą. To już ustaliliśmy. Czy robisz z Arturem jakiekolwiek treningi? Wiesz co, zrobiłam z nim może 2 treningi w swoim życiu, no max 3, żeby nie skłamać, bo on nie ma na mnie cierpliwości i to się kończy zazwyczaj kłótniami albo po prostu bardzo źle się kończy, więc nie trenujemy razem. On chciałby, żebym ja wszystko już od razu umiała, tego się nie da tak zrobić i nie trenujemy razem. No rozumiem, na pewno bokserskich, ale nie dusisz go tak raz na jakiś czas profilaktycznie? Ja mnie czasami zdenerwuje, tam duszonko wjedzie w domu. Wiele osób się zastanawia, jak Artur by się prezentował w MMA. Może ty nam trochę zdradzisz takich właśnie zakulisowych? Słuchaj, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. On musi trochę liznąć tego MMA, tego parteru. Inaczej, czy ty go skręcasz w parterze? Ja nie mogę takich rzeczy ujawniać. Oj, czyli to oznacza, że tutaj były jakieś poddania i Artur musiał klepać. Ja tego nie powiedziałam, to są twoje słowa. Jak to teraz ubrać w tytuł, słuchajcie, żeby to było fajne? Nie podpowiesz mi, no dobrze. Nie chcę brać w tym udziału, żeby nie było potem na mnie. No właśnie, ja tutaj nie widziałem Artura. Tak, Artura nie ma, Artur trenuje też, bo najprawdopodobniej będzie miał swoją walkę w kwietniu, ale na pewno będzie na ważeniu i na mojej walce, to na 100%. Czy zakładasz scenariusz, że Artur Szpilka wleci do oktagonu? Ja wlatuję tam i mi pomaga, kama, lecę do ciebie. Nie zakładam, ale na pewno, wiesz co, on już się on się bardziej denerwuje niż ja. Ja to przyjmuję tak na miękko, to jest jakaś przygoda dla mnie nowa, cel do zrealizowania. Nie nakładam sobie na głowę takiej presji, a on po prostu rano wstaje i mówi, wiesz, bo musisz to. I on jakby sam bardziej się denerwuje niż ja i sam powiedział, że się bardzo denerwuje, jak to wyjdzie. Ja mówię, a widzisz, jak to jest? Ja mówię, to teraz ty będziesz w tej mojej sytuacji, w której ja zawsze byłam, gdzie miałam ochotę wlecieć na ten link albo rzucić po prostu szpilką w tego jego rywala. No, w sumie fajnie to brzmiało. Więc no, teraz sytuacja się odwróci. Powiem szczerze, że ostatnio, pierwszy raz w życiu wpadł mi filmik w rękę, gdzie Artur Szpilka ciągnie krokodyla takiego wielkiego za ogon. Nie chcę o tym rozmawiać w ogóle, o jego wybrykach głupich. Nie chcę o tym mówić. Nie, chodziło mi teraz o przejście do odwagi, ale zdążyłaś już powiedzieć, że nie. Chciałem zapytać, czy też jesteś tak odważna? Nie, to nie ma nic wspólnego z odwagą akurat, to co zrobił. Więc nie rozmawiajmy o tych rzeczach, bo ja nie jestem za nimi. Wizualizujesz sobie walkę z Zusie? Tak, codziennie. I co widzisz? Wygraną. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale coś więcej. Nie chcę zdradzać tutaj, wiesz, ja mam kilka pomysłów na tą walkę. Zobaczymy, no tak jak mówię, sobie, to jest oktagon, nam się naprawdę wszystko może zdarzyć. Już widziałam niejedne walki, gdzie ludzie byli faworytami i nagle przegrywali, gdzie mieli większe umiejętności, także zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać, to na pewno. To jest duża szansa, pokazanie się takiego wielkiego medialnego dla ciebie? No na pewno tak, jeżeli chodzi o fame, to tak. Chyba ogólnie, bo to wyświetlenia. Dobrze, zaczyna się konferencja, tak więc dziękuję za wywiad i powodzenia. Dziękuję bardzo.